trenerze, witamy w Górniku Zabrze. Nie chcę powiedzieć witamy w Zabrzu, bo przecież w Górniku w Zabrzu pan już grał w piłkę, teraz w nowej roli. Parę lat minęło i trochę się zmieniło na pewno. I jedno co pozostało to oczekiwania i wtedy były potężne i tym bardziej teraz. No właśnie, każdy zapyta o oczekiwania, o to czy Górnik pod pana wodzem już teraz, już w tym pierwszym sezonie w pierwszej lidze będzie od razu walczył o powrót. No chyba nikt innego scenariusza nie zakłada. Ja myślę, że naszym głównym celem to jest odbudowa marki Górnik Zabrze, która była przez wiele, wiele ciężkich lat, bo 1948 roku tworzona. Natomiast są ten cel, o którym pan mówi, wiadomo, jest celem podstawowym, nadrzędnym i zbudowanie silnego klubu, zbudowanie klubu opartego na pomyśle, na walce, na ambicjach, na zaangażowaniu. Tego się od nas oczekuje i w tym kierunku na pewno będziemy dążyć, żeby Górnik Zabrze w tym najbliższym sezonie tak wyglądał. Zawsze pojawia się to pytanie przy wyborze nowego klubu, dlaczego właśnie Górnik Zabrze? Nie, no myślę, że trochę to jest pytanie retoryczne w tym kontekście, jak prezes Górnika się do mnie zgłosił. To już było wiadomo, że to jest taki moment, że po prostu się wybiera Górnika i chcemy wszyscy wspólnie, bo tutaj pamiętajmy, że trener sam niewiele znaczy, to zdajemy sobie sprawę. To jest jak gdyby pewien kierunek, który wytycza i w którym podążamy. Natomiast tylko wspólna praca i to myślę, że taka ciszej mówić, a pracować, bo jest to taki okres, gdzie wszyscy naprawdę musimy wiele wnieść i dążyć w jednym kierunku po to, by to, co powiedziałem na początku, odbudować ten prestiż Górnika Zabrze. Na koniec, za wcześnie na takie pytanie, czy można je zadać? Jak będzie wyglądał Górnik, jak będzie grał Górnik, jakim stylem będzie grał Górnik pod wodzą Marcina Brosza? Poczekajmy, bo to tutaj jest prawie taka, nie da się teraz tego odpowiedzieć, bo jesteśmy jak gdyby w pierwszym dopiero fazie jak gdyby tworzenia Górnika w tej nowej historii, która nas otacza. Dajmy sobie jeszcze tak trochę czasu, bo to jest pewne założenia, kadra, określenie pewnych założeń. Poczekamy trochę lepiej, tak jak powiedziałem przed chwilą, może niekiedy lepiej w tym sytuacji mówić mniej, a poświęćmy więcej czasu na takim systematycznym planowaniu naszej pracy przez najbliższy okres.